Cześć, dzisiaj pokażę Wam taki krótki poradnik dotyczący serwera DHCP na serwerze Windows 2012. Zapraszam do oglądania. A więc tak, wchodzimy sobie tutaj w dodaj role i funkcje, przeklikujemy dalej, dalej, tak, dalej i w rolach serwera wybieramy sobie serwer DHCP. Dodajemy funkcję, tak. Tutaj następnie dalej, dalej, tak, zainstaluj. I czekamy, aż serwer DHCP nam się zainstaluje. Okej, wszystko nam się tutaj już zainstalowało, więc klikamy sobie dokończ konfigurację funkcji DHCP. Tak, tutaj dalej. Wybieramy sobie pierwszą opcję, tak, hard reset administrator. Potwierdź. No i to tyle, już mamy wszystko skończone, tak. Teraz wejdźmy sobie w narzędzia i wchodzimy w opcję DHCP. Tutaj teraz sobie wszystko rozwiniemy, tak. I teraz wchodzimy w IPv4. I dajemy sobie nowy zakres. Teraz stworzymy po prostu zakres adresów IP w danej sieci, tak. Tutaj nazwa to niech będzie hard reset zakres. Opis pominijmy, tak. Tutaj teraz wybieramy początkowy i końcowy adres. No to niech będzie to 192.168.0.44, ok. A tutaj końcowy adres. Niech to będzie 192.168.0. 100. Tutaj teraz możemy sobie po prostu dodać wykluczenia. Na przykład załóżmy, jeżeli mamy jakiś adres statyczny, który jest przypisany dla routeru. No, nie mamy teraz takiej sytuacji, ale ja Wam to mniej więcej zademonstruję. To teraz sobie dodam 1680 i niech będzie 88, tak? Wykluczamy ten adres. Jak widzicie, ten adres został wykluczony. Okay, teraz klikamy dalej. Tutaj mamy czas trwania dzierżawy, czyli jak długo klient może korzystać z danego adresu IP. Podstawowo jest tutaj wpisane, jak widzicie, 8 dni, ale to może trzeba będzie zmienić w zależności od tego, jak będzie na waszym arkuszu, na egzaminie. Klikamy dalej, tak. Konfigurowanie opcji DHCP. Klikamy tak, chcę skonfigurować te opcje. Tak, router ma brama domyślna. Niech to będzie w moim przypadku 192.168.0.1, tak. Tak, tutaj mamy ten. Wszystko tutaj z cacy. Server Wins, tutaj to nas nie interesuje. Aktywnij zakres, tak, zakończ. I jak widzicie, zakres mamy tutaj podany. Jest tutaj początkowy zakres, tutaj jest ten nasz wykluczony. Wszystko działa jak powinno. Mam nadzieję, że ten filmik Wam pomógł. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się.